Futsal Szczecin walczy o ligowy byt. Starcie z Dragonem miejscowi rozpoczęli z dużym animuszem. W czwartej minucie wynik otworzył będący w wyśmienitej strzeleckiej formie Karol Ława. Wkrótce ten sam zawodnik wykorzystał kolejny błąd defensywy rywala i było 2-0. Do przerwy Szczecinianie prowadzili 2-0. Krótko po zmianie stron gospodarze rozstrzygnęli losy potyczki. W ciągu 60 sekund piłka aż czterokrotnie zatrzepotała w siatce gości. Łupem bramkowym podzielili się Ława oraz Łukasz Kubicki. Dopiero w 25 minucie Dragoni odpowiedzieli golem Kamila Gorczycy. Wkrótce na to trafienie odpowiedział Kubicki. W 31 minucie gonić wynik starał się jeszcze Tomasz Musik. Wynik na 8-2 dla Szczecina ustalił Kubicki. Musimy naprawdę pracować nad wieloma rzeczami. Między nami porozmawiać, między sobą i przygotować się do następnego sezonu jak najlepiej. Wyeliminować wszystkie błędy, niedokładności, skupić się na grze w obronie przede wszystkim, później do przodu, bo do przodu jest, a do tyłu dziś nie było. Zrealizowaliśmy plan w 100%, tak jak sobie założyliśmy, wyszliśmy wysoko od pierwszych minut, graliśmy fajnie, agresywnie cały mecz, nie odpuszczaliśmy, no mogło się podobać, także w końcu. W zaległym spotkaniu 16 serii gier futsal Oborniki gościł u siebie Widzewa, który w ostatnich tygodniach imponuje formą. Już w 5 minucie wynik spotkania otworzył doświadczony Michał Marciniak. No i niestety. W 17 minucie prowadzenie przyjezdnych podwyższył Robert Tamas. Zagranie do Roberta Tamasa. Krótko po zmianie stron po raz trzeci ugodził rywala Jan Dudek. Jana Dudka. Zasłonięty zupełnie Daniel. A w 30 minucie na 4-0 w takich okolicznościach wpisał się na listę strzelców Tomasz Gąsior. Chwilę później na tego gola odpowiedział Mikołaj Orczykowski, ale Wicherki nie były w stanie odpowiedzieć niczym więcej. Tak, piłka odbita od Mikołaja Witzbergera. W 34 minucie wygraną Łodzian przypieczętował Michał Bondarenko. Jeszcze piłkę odzyskać Mikołaj Orczykowski. Bartosz Banasik w bramce, daleki strzał. Ekipa WMET zafundowała Wielką Sobotę rywalom lany poniedziałek. Toruńska Akademia Futsalu nie miała za wiele do powiedzenia w tym starciu. Już w drugiej minucie napoczął rywala Sebastian Hince. Sto 20 sekund później na 2-0 podwyższył Wojciech Dobek. A wkrótce trzeciego gola dla Kamienicy Królewskiej strzelił Artur Formela. W 7 minucie starał się jeszcze ratować sytuację Kamil Domański, jednak szybko przywołał gości do porządku Błażej Wenta, zdobywając w krótkim odstępie czasu 2 gole. W 11 minucie na listę strzelców ponownie wpisał się Formela. A tak trafił do siatki Bartosz Stencel. W 18 minucie drugiego gola dla TAFU zdobył Mateusz Kończalski. W drugiej odsłonie miejscowi nieco spuścili z tonu. W 24 minucie sposób na pokonanie golkipera znalazł Kacper Zęgerski.
Za 9-2 w 30 minucie podwyższył Marcin Choszcz. Rozmiary porażki zdołał jeszcze zmniejszyć Kończalski. Ekipa FC 10 Zgierz, żeby zachować przynajmniej cień szansy na awans szczebel wyżej, musiała wygrać w Gdańsku z Akademikami. Lepiej spotkanie rozpoczęli gospodarze, którzy starali się od pierwszych sekund przejąć inicjatywę. W 12 minucie Maciej Urtnowski odegrał podeszłą piłkę do Mateusza Osińskiego, który płaskim strzałem otworzył wynik. Goście szukali bramki wyrównującej. Szczęście uśmiechnęło się do nich w 19 minucie. Michał Maciąg strzelił piłkę ze skrzydła w pole karne, a do własnej bramki wpakował ją niefortunnie Karol Majchrzak. Na kolejnego gola trzeba było czekać do 31 minuty. Majchrzak otrzymał długie podanie na wolne pole i było 2-1. W 32 minucie Arkadiusz Błaszczyk ruszył skrzydłem i zaskoczył Kacpra Sasiaka takim uderzeniem. 120 sekund później Zgierzanie po tej akcji Piotra Wernera wyszli na prowadzenie. AZS w końcówce wycofał bramkarza i doprowadził do remisu. Mateusz Wesserling takim strzałem pozbawił Zgierzan szans na awans. Mecz w Rudzie Śląskiej Halębie rozegrano w środku tygodnia. Dla obydwu zespołów walczących o utrzymanie była to potyczka o dużą stawkę. Lepiej spotkanie rozpoczęli goście, którzy w 7 minucie po dograniu piłki z narożnika i strzale Kamila Skoczykłody objęli prowadzenie. Gwiazda wyrównała po kilku minutach, a do siatki trafił Sylwester Gładkowski. Więcej goli w pierwszej odsłonie nie padło. Początek drugiej połowy zdecydowanie należał do Kamionki. W ciągu kilkudziesięciu sekund dwukrotnie wpisał się na listę strzelców Michał Król, a za każdym razem nie popisała się halemska defensywa. Chwilę później kolejnego gola dołożył Mateusz Węgrzyn. Rudzianie starali się gonić wynik. Najpierw część strat zniwelował Mateusz Świerczyński. W 38 minucie bramkę kontaktową zdobył Gładkowski. Ale ostatnie słowo należało do gości. Tak Dawid Pasierbek przypieczętował wygraną Mikołowian. Hejro było zdecydowanym faworytem w starcie z ekipą ProfiSport. Pierwsza odsłona nie była wielkim widowiskiem, a kibice przed monitorami i telewizorami zobaczyli tylko jednego gola. Optyczna przewaga należała do Rzeszowian, którzy w 9 minucie po tym strzale z prawego skrzydła Eryka Sarzyńskiego wyszli na prowadzenie. Wrocławianie najlepsze sytuacje strzeleckie wypracowali po stałych fragmentach gry. Natomiast gospodarze nie wykorzystywali nawet takich stuprocentowych okazji. W 21 minucie po tej kombinacyjnej akcji formalności dopełnił Sebastian Pawlak i było 2-0. W 25 minucie dobrze odnalazł się w tej sytuacji Filip Sitek. Na tego gola zdołał odpowiedzieć po rajdzie skrzydłem Ołek Wlasik. Na boisku było momentami nerwowo, a sędziowie w sumie podziękowali przedwcześnie za grę dwóm graczom podkarpackich Dzików oraz grającemu trenerowi gości. Wrocławianie atakowali, jednak nie potrafili odrobić strat pomimo gry w liczebnej przewadze. Z kolei Hejro nie wykorzystało przedłużonego karnego.
Górnik Polkowice musiał zrobić kolejny ważny krok w kierunku futsalowej ekstraklasy. Podopieczni Grzegorza Nowaka do starcia z tyskim GKS-em przystąpili mocno zmotywowani. Jednak to goście w 5 minucie po tej akcji strzale Dawida Banaszczyka wyszli na prowadzenie. Później w pierwszej odsłonie do siatki trafiali już tylko miejscowi. Najpierw wyrównał Kamil Olszewski. Po chwili gospodarze szybko wykonali rzut, a Dawid Biały strzelił na 2-1. Polkowice nadal napierały. W tej akcji piłka dotarła do nieobstawionego Olszewskiego, który nie mógł się pomylić. Na 4-1 podwyższył Biały, a całą akcję poprzedził błąd tyskiej defensywy. Później górnicy kilkoma podaniami rozmontowali defensywę rywala, a do siatki trafił Paweł Wyżga. Na 6-1 z przedłużonego karnego trafił Maksym Panasenko i było już praktycznie po meczu. W drugiej odsłonie goście nadal popełniali szkolne błędy. Z takiego skorzystał Biały. Tak kontratak wykończył Olszewski i było już 8-1. Dziewiątego gola w takich okolicznościach dorzucił Oleksandr Nachajcew. Na 10-1 po ładnej dwójkowej akcji Olszewski-Biały trafił ten drugi. Tyszanie zdołali odpowiedzieć golem autorstwa Grzegorza Migdała. A wynik na 11-2 dla Polkowic ustalił Marek Dudka. W grupie południowej w Gliwicach doszło do meczu kolejki. Luksjona musiała zgarnąć komplet oczek, żeby nadal liczyć się w walce o awans do Stadsko Futsal Ekstraklasy. Pierwsza odsłona była popisem efektywnej gry gospodarzy. W 7 minucie po tej składnej akcji Szczupaku Grzegorza Górki było 1-0. W 11 minucie Lublinianie popełnili faul bliski własnego pola karnego. Piłkę ustawił Michał Chyży i huknął nie do obrony. W 18 minucie goście zgubili krycie we własnym polu karnym podczas rzutu rożnego, z czego skrzętnie skorzystał Marcin Kiełpiński. W 22 minucie piłka dotarła z kornera do Chyżego, a ten popisał się kapitalnym uderzeniem pod poprzeczkę. Przyjezdni zdołali jedynie odpowiedzieć golem Michała Tkacza na sekundy przed końcem spotkania. Bramka dla drużyny z Lublina, także mamy 4-1. Ale mamy to kolejne 3 punkty na naszym koncie. Na północy już tylko 2 zespoły liczą się w walce o awans. Legia po zwycięstwie w Gnieźnie ma 3 punkty przewagi nad Uniwersytetem Gdańskim, który tylko zremisował u siebie z FC 10 Zgierz. W grupie południowej Górnik Polkowice wysoko pokonał GKS Tychy, ale nadal depczą po piętach Sośnica Gliwice, która wygrała u siebie z Luksjoną AZS-u MCS.